Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj będzie druga część takiego filmiku pod tytułem Magiczna paczuszka ze sklepu Axl we Wrocławiu na Dworcowej. Wpadłem tam, żeby kupić sobie diodę, odbiornik, znaczy IRDY, bo będę sobie chciał zmodyfikować tutaj, jak już wiecie, ten switch HDMI, rozdzielacz. Także będzie można go pilotem obsługiwać. On ma tutaj wejście właśnie na taki odbiornik podczerwieni. No i zobaczyłem na stole, że leży taka paczuszka. Już się uśmiechnąłem w duszy. Powiedziałem sobie, no to kurde, będzie dzisiaj znowu ciekawy jakiś filmik. Pamiętacie, poprzednią taką torebkę kupiłem za 5 zł. Tą natomiast dzisiaj kupiłem za 7 zł, czyli 2 zł. Podrożało, podnieśli cenę. Ale mniejsza z tym, jest tu tyle elementów, że myślę, że to 7 zł na pewno się zwróci, ale nie o to chodzi. Zżera mnie ciekawość, co tym razem będzie w środku. Podejrzewam, że dużo rzeczy podobnych. Potem sobie posegregujemy to i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Także lecimy z tym tematem. Otwieramy sobie to. Jak ja to tutaj wysypię, to będzie tego naprawdę sporo. Niektóre elementy wrzucę pod mikroskop, jak będą jakieś ciekawe do pokazania. Staram się to powoli wysypywać, żeby to mi nie poleciało gdzieś na podłogę. Ale powiem wam, że widzę jakieś już nowe rzeczy, których nie miałem wcześniej. Masakra, tego jest naprawdę dużo. Nie zważyłem tego. Szkoda, że tego nie zważyłem, bo powiem wam, że to z 2 kilo przynajmniej waży, jak nie więcej. Staram się to bardzo, bardzo delikatnie. Słuchajcie, cała góra, powiedzmy, śmieci elektronicznych. Ale naprawdę, tu są niektóre elementy, które po prostu są nówki, niesprzedawane. Nie wiem, jakąś robią inwentaryzację, czy pozbywają się rzeczy, które już im nie są potrzebne. Jeszcze moje papugi muszą się drzeć, jak kręcę filmik. Ale powiem wam, że już widzę tutaj na przykład jakąś taką ciekawą rzecz, której wcześniej nie miałem. Powpadały jeszcze tam jakieś różne rzeczy. Co to może być? Zobaczcie. Oj, postaram się jakąś ostrość ustawić. Coś takiego. To wygląda jak dysza do stacji Hot Air, ale to nie jest dysza. To jest w ogóle tutaj... Kurczę, jak wam to pokazać, żeby to ostrzyło fajnie? O, teraz będzie dobrze, to widać. Czyli muszę na rękawiczkę robić ostrość, a potem mi łapie. Coś takiego. Nie wiem, co to jest. Od czego to może być? W środku na pewno jest gwint. Gdzieś się to wkręcało. I ten bolec w środku pewnie gdzieś tam wchodził. Do jakiejś pewnie anteny, być może. Także to sobie już od razu posegreguję taką większą część na bok. Teraz jak to segregować w ogóle? Ja pierdzielę, tu jest w ogóle od zarąbania tego. Dobra, jakieś takie plastiki większe. Ja, jakieś takie ten gniazdo. Nie wiem, od czego to też jest. Pewnie od jakiejś instalacji, gdzie sobie ktoś mógł puszczać jakieś tam, nie wiem, w ścianie przewody czy coś w tym stylu. To też na bok pójdzie sobie taki duży plastik. Widzę, że będą też znowu przekaźniki. To lecimy z przekaźnikami jakimiś. Chwila, zrobię takie powiększenie tutaj. Przekaźniki o znaczeniu. Już wam czytam, co tu pisze. 21,5 V DC, 75 A, 250 VAC, czyli na 21,5 V. Jeżeli chodzi tutaj, no to jest troszeczkę uszkodzony, bo jeszcze mi telefon spadł. Ja pierdziel. Dobra. Niech se leży tutaj spokojnie. Niech mi zaostrzy. Nie chcę zaostrzyć teraz, tak? Słuchajcie, chwila przerwy takiej. Muszę sobie podłożyć tutaj coś ciekawego, żeby mi się to nie ześlizgiwało.
Aha, nie ostrzy, bo wyszedłem w ogóle z tego. Chwila, moment. Dobra, teraz będzie już ostrzył. Okej. Okay. Także przekaźniki mamy. Też 21,5 V. Ten jest całkiem sprawny, jak nowy wygląda. Ten też. Ten też jest ok. Trzy przekaźniki. Jakaś tutaj firma jest? MHZ G200. Takie oznaczenie. Dobrze, to teraz lecimy sobie. Co to jest? Jakaś taka ta ucięta. Ojejku. To nie wiem, to wygląda jak jakaś część od samochodu. Staram się to pokazać wam z bliska. Nie wyjdzie jakoś. No dobra, lecimy dalej. Układy scalone. Będzie ich trochę. Ojejku. Philipsa. Uda się to pokazać? O, złapał. PCB jakieś tam. Widać, że ma te nóżki powyginane, ale jeszcze ewentualnie by się go odratowało, jakby się po wyginało, naprostowało nóżki. Dobra, to ja sobie powyciągam teraz może układy scalone. W ten sposób pójdę. Jest ich trochę i będzie ich bardzo dużo z tego, co podejrzewam. Oczywiście zrzucę sobie je potem do słoika. Do słoika już, w którym mam szereg różnych takich układów scalonych. Większość to będzie pewnie to samo, co kiedyś było. Ta, już widzę po nazwach. Takie płytki to sobie zostawię na koniec. Najbardziej ciekawe. Na razie te układy scalone. Dobra, ja robię pauzę, żeby nie leciał czas w kosmos. Jak sobie powyciągam te układy scalone, to wtedy będę działał dalej. Słuchajcie, w międzyczasie pokażę wam taka ciekawostka. Zwrócił uwagę mój ten taki tutaj układ. Zim 3,8,5,10. JM 3,8,5,10. Łamane przez 3,2,7,0,1 BEA. Dosyć taki jakiś nietypowy scalak. Nie wiem, do czego to może być. Także lecimy dalej. Ok, słuchajcie, ja tu robię segregację tego wszystkiego, żeby potem pokazywać wam po kolei takie najciekawsze rzeczy i rozkminiać w ogóle, co to są za elementy. Bo niektóre naprawdę nie wiem, do czego mogą służyć. Powiem wam na przykład tak. Całą garść mam tutaj takich pastylek. Już była o nich mowa. Ja wam teraz pokażę pod mikroskopem, jak taka pastylka wygląda, żebyście widzieli to dokładniej. I tylko powiedzcie mi, gdzie można takie coś wykorzystać, w jakim projekcie, czy to w ogóle, czy to jest jakieś użyteczne, czy mam to po prostu wyrzucić i nie zaprzątać sobie tym głowy, bo to raczej się w żadnym projekcie na 2021 rok nie przyda. Także lecimy pod mikroskop i zobaczycie sobie, jak to wygląda. Dobra, jesteśmy pod mikroskopem. Zobaczcie. To ma oznaczenie BC 139054524. Takie pastyleczki. Dlaczego one mogą być wykorzystane? Z drugiej strony, jak obrócimy, to mamy coś takiego. Ktoś mi kiedyś pisał w pierwszej części właśnie takiego filmiku, gdzie tam też taki worek rozpakowywałem, że to gdzieś w telewizorach było. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale cała garść tego, dosłownie, nie wiem, z 200 gram na pewno jest. Także to jest pierwsza rzecz, którą muszę gdzieś wrzucić do woreczka jakiegoś. Dobra, słuchajcie, lecimy teraz z drugą rzeczą. To są takie transformatorki, cztery sztuki. Ja zaraz wam pokażę dokładnie oznaczenie tego.
Czy są każde takie same? Tak, te dwa są takie same, mają oznaczenie, ten też. I ten też jest taki sam. Powiedzcie mi, to jest coś takiego. Oznaczenie ma... Zresztą oznaczenie sobie zobaczmy pod mikroskopem. Z ciekawości. Już wam robię ostrość. I na nim piszę 15-151-300-R00-Hikal-0321-C2. I tu ma po jednej stronie... Raz, dwa, trzy... Po jednej stronie uzwojenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po tej z napisem. Zobaczcie, jak to wygląda. Do jednej nóżki idzie jeden drut, do drugiej i dwa cienkie idą do tych środkowych. Tutaj ta jest nieużywana. No jak go obrócimy na drugą stronę, to mamy coś takiego. Cztery. I jak wykorzystać taki, albo sprawdzić taki transformatorek malutki? Ma ktoś może jakiś ten pomysł? Pomóc? Z ciekawości, jakie on tutaj przetwarza napięcie, z jakiego na jakie, nie? To bo można by było je wykorzystać właśnie w jakimś ciekawym też projekcie. No nie powiem, takie transformatorki można by było gdzieś wykorzystać do zasilania czegoś tam. Tylko boję się to podłączać, bo nie wiem, gdzie jest wejście, a gdzie wyjście i w ogóle na jakie napięcie to jest tutaj. No ale to pierwszy taki temat do rozkminienia. Jeżeli ktoś mi pomoże, to z chęcią to sprawdzę i powiem wam, jakie to ma tutaj wartości, nie? Postaram się też poszukać w internecie tego oznaczenia. Może coś znajdzie, nie wiem. Także transformatorki lecą do słoika. Gdzie są transformatory? Nie, chyba nie było w poprzedniej paczce czegoś takiego, bo nie widzę, żebym tu miał. Chyba, że tu są. Nie, są też. Tu mam w słoiku pochowane różne rzeczy. Jest też 15-151-3. Dokładnie Hikal. Dokładnie to samo jest. Także więcej mam ich. Także one sobie polecą do słoika, o ile mi wejdzie jeszcze tutaj do tego słoika coś. Następną rzeczą będą przekaźniki. Powiem wam, że przekaźników... Zaraz wam pokażę. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Takich zielonych przekaźników. No i polecimy sobie pod mikroskop, żeby wam pokazać oznaczenie takiego przekaźnika. Będzie łatwiej. Popatrzcie, przekaźnik ma oznaczenie MZH G247-05 DC 21,5 V. W gwiazdce jest jakiś numer 2. 70, nie, 5 amperów chyba. 75 amperów chciałem powiedzieć. To jest jakaś tolerancja 5 amperów, 250 V AC, T70. No i to tyle. I na dole jeszcze jest 4303 numer jakiś. To tyle. I pod spodem mamy nóżki. Z jednej strony są 4 i z tej są 2. No i takich przekaźników zielonych jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 sztuk. To są przekaźniki, ja sobie je pochowam zaraz. Jeszcze dodatkowo jest raz, dwa, się przełączę na kamerkę. 2, 3, 5, 6, dokładnie 10 sztuk przekaźników, takich białych. Pokazuję wam pod mikroskopem, jak to wygląda, bo na nich w ogóle nic nie pisze. Chyba. Chwila. Pokażę wam najpierw od spodu. Jak wygląda taki przekaźnik? Mamy ile tutaj? 3 piny plus 1, 2, 3. 3 plus 3. Tylko jeden tu jest wyłamany. Wezmę jakiś taki, co jest cały. Ten będzie cały? Ten jest w miarę cały. Widzicie, tutaj są 3. I tutaj po tej stronie są też 3. Jeżeli chodzi o oznaczenie takiego przekaźnika, totalnie zero informacji na obudowie. I pytanie. No można sprawdzać po prostu idąc od najmniejszego napięcia, jakieś tam, nie wiem, 3 V, tak?
Także 6 sztuk takich przekaźników dodatkowo. Też sobie damy do przekaźników. Z czym teraz wam polecieć? Dobra, teraz sobie polecimy z takimi starymi gniazdami, jak nie wiem, ktoś z was pamięta stare radia z lat 80., 90. Ja jeszcze pamiętam, jak mój dziadek miał. I z tyłu właśnie, jak się obróciło takie radio, to były właśnie takie stare wtyczki, gniazda. Pokażę wam to może tutaj na razie do kamerki. Widzicie? I to są naprawdę stare 4, 3, 5, 5, 5 dziurek mają. Z tyłu mają coś takiego. O, przepraszam. Tutaj nie, myślałem, że jest jakiś potencjometr, ale to są jakieś styki. Także mamy cztery takie starodawne gniazda. Jeżeli chodzi o mikroskop, to spróbuję wam to pokazać. Może coś będzie widać. Widzicie? Tu jest z tyłu. Nawet są jakieś numerki, widzę z tego. O, nawet są. 3, 4, 1, 2. Także tak to wygląda. Tutaj jest jakiś taki magiczny, nie wiem co to jest, styk czy coś, jak się włączył, to on rozwiera. No coś w tym stylu, jakbym to wziął. No. To są takie stare naprawdę gniazda, jak mówię. Mi się przypominają czasy, gdzie jeszcze były te stare radia takie. Nie wiem, czy nawet nie lampowe, czy one na lampach nie były, ale chyba to już były tranzystorowe, może, nie wiem. Mój dziadek w każdym bądź razie miał takie stare radio bardzo, jakieś. Co teraz polecieć z następną opcją? Pokażę wam już za jednym zamachem. Są dwa wejścia na jacka 3,5 mm, z tego co tu widzę. No i trzy takie. Zaraz wam pokażę to do mikroskopu dokładniej. To akurat może się przydać. No to sobie możemy gdzieś przylutować do płytki i możemy sobie przykręcić dwa kabelki, dwie sztuki. Trzecia to jest taka, że ale ona jest uszkodzona, bo tutaj w ogóle jednej nóżki brakuje. No i dwa 3,5 mm gniazda na jacka. Też się mogą przydać w jakimś projekcie, czemu nie? Teraz wam pokażę, jak to wygląda pod mikroskopem dokładnie. Tutaj mamy gniazdo słuchawkowe, nawet jest jeszcze nakręteczka, że możemy sobie fajnie przykręcić gdzieś do obudowy. No i proste, zwyczajne gniazdo na jacka 3,5 mm. Jeżeli chodzi o tą jakby taką złączkę, no to widzimy, że tutaj ona jest uszkodzona zresztą. Także to i tak poleci do wyrzucenia. No i dwa takie standardowe złącza, które możemy sobie tutaj śrubkami regulować, dokręcać kabelki, tak? Nawet w tych przetworniczkach mamy zamocowane takie rzeczy, także to się przyda na pewno, to jest fajna rzecz też. Dobra, teraz lecimy z czym następnym. Co by wam tu pokazać? Masa potencjometrów takich samych, zaraz wam pokażę. Z tego jeden jest bardzo, bardzo ciekawym potencjometrem. Myślę, że warto będzie go pokazać pod mikroskopem. Duże takie potencjometry, ciężko się w ogóle kręci nimi, trzeba naprawdę użyć sporej siły. No i takie małe, nie? Typowo właśnie jak były montowane w tych starych radiach, też takie potencjometry. Zaraz zobaczycie sobie pod mikroskopem, jak to wygląda. Troszeczkę mniejsze jakieś są też wersje.
No i bardzo ciekawy potencjometr, który ma takie tutaj długie trzy nóżki. No i zobaczcie, on ma nawet tą regulację taką, co jest w tych właśnie przetworniczkach, co się kręci i reguluje napięcie, nie? Także lecimy pod mikroskop i zobaczymy sobie właśnie go jako pierwszego. I to jest ten taki podłużny, duży. Nazwę ma Helitrim. Jaka nazwa? Helitrim. 78PR500K 7524 CW. Mamy tutaj oznaczenie, jakie jest. 1, 2 i 3. Czyli na nóżce 2 i 3 mamy pewnie tą wartość, czy na trójce, albo na dwójce. Musiałbym sprawdzić, jakoś się pobawić tym. No ale fajny jest. No i tutaj ma na końcu tą śrubkę taką. I taki już potencjometr myślę, że można by w czymś użyć. 500 kilo. Fajne, bardzo fajne, to mi się podoba. No i reszta tych potencjometrów takich starych tutaj ma ile? 1 kilo. Są naprawdę bardzo stare. Potencjometry, te mniejsze, jaką mają wartość? Gdzieś będzie pisało. Jest coś tutaj widać. 100 ohmów. 100 ohmów. No i mamy takie, które w ogóle nie wiem, gdzie są montowane, ale to jest. Tutaj jest jakaś wartość. 1,10 nanooma? Nie wiem. Ale jak się je rozłoży, to zobaczcie, jakie mają w ogóle wyjścia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Gdzie się montuje takie potencjometry? Może w jakimś sprzęcie audio? Nie wiem. One sobie też pójdą na bok do schowania, do reszty z poprzedniej paczki. No i tu mam dosyć ciekawe takie rozwiązanie, taki jakiś przełącznik. Staram się wam to pokazać. Coś takiego. On chodzi lewo, prawo. Chyba w lewo, prawo. Czekajcie. Tak, można go wcisnąć w dół. No i też chyba działa jako jak taki joystick. Coś w tym stylu. Pokażę wam pod mikroskopem, jak wygląda dokładniej. Coś takiego. Tu ma takie wyprowadzenie. Czyli cztery jakby piny i ta cała budowa do mocowania. No i to jest coś takiego. No w sumie można powiedzieć, że to są takie dwa fajne przyciski, nie? No, zgadzałoby się, bo to są cztery te piny. No to mamy dwa przyciski, które można zamontować gdzieś w jakiejś obudowie i sobie wciskać, tak? Jakieś funkcje wywoływać. To jest też ciekawe. Także to sobie poleci gdzieś tutaj też tam, razem z potencjometrami to położę. Okej, okay. Dobra, teraz z czym polecimy dalej? Już wam pokazuję dalsze elemenciki. Jeżeli chodzi o kondensatory, no to mamy tutaj takich jakichś tych opakowaniach i to są kondensatory o wartościach. Tutaj mam Philipsa 2,5 25 V 100 mikrofaradów chyba. No i te, co są w takich beczułkach, to są 50 V 10 pico. Pokażę wam zresztą pod mikroskopem, jak to wygląda. Zobaczcie sobie Philipsa 25 V. 100 pikofaradów? Już mi się mylą te
UF. I tu mamy takie beczułki. 50 V. 10 pikofaradów. PH 116 K5 KO K5. I one od spodu wyglądają jakoś tak. Jeżeli chodzi o te, to wyglądają tak. Jeszcze jakiś tutaj kondensator też taki większy znalazłem. V 4 Philipsa. O, Philipsa kondensatory teraz rzucili. I on ma 105 stopni. 1000 mikrofaradów. Dobra. No tutaj jeszcze jest oczywiście drobnicy o bardzo dużo, która leży i na przykład jeden z nich to jest. Są nowe kondensatory oczywiście. Nóżki mają niepolutowane. SSL plus 85 stopni, HG. Jakieś fajne teraz ten kondensatory wrzucili. 1 pikofarad, 250 V. No, widzę, że tutaj jakieś takie inne, nie żadne Nichicona czy jakieś tam inne. Tutaj nawet nie widać, 16 V, 47 pikofaradów. Jeżeli chodzi jeszcze o jakiś inny, no to mamy 1 pikofarad, 250 V. No, takie kondensatory mogą się przydać gdzieś przy projektach. Także kondensatory na pewno się mogą przydać. Zawsze. Już mam całą torebkę takich kondensatorów, więc w razie czego będę mógł sobie poszukać i dobrać, jeżeli bym potrzebował jakiegoś kondensatora. Ja zrobię na chwilę pauzę, popakuję sobie kondensatory po tej torebki i lecimy dalej. Ok, słuchajcie, cała góra tutaj tranzystorów. Widzicie? Na dole. Ja wam pokażę na razie tak i zaraz zobaczymy pod mikroskopem. Dobra, lecimy pod mikroskop od razu. I zobaczcie, jakie tu mają oznaczenia w ogóle te 603-42F, to są takie dwa w tym. A jeżeli chodzi, ja to wezmę na rękę, tą całą resztę. Zaraz wam pokażę, jakie mają tutaj inne oznaczenia. Tutaj w ogóle mamy dużo różnych, chyba. Na przykład taki o. Może pokażę to bardziej w ten sposób, żeby było widać. C54JB PH91. To jest jakiś taki pierwszy dziwny. Następny to jest Zastanawiam się, do czego można by je wykorzystać. C3-2725 PH7. Jakoś tak. Różne są, no. BC557B. BC... coś tam. Tutaj mamy, tu nie widać za bardzo, to go odłożymy gdzieś na bok. Ale generalnie jest dużo takich tranzystorów BC307B. I teraz pokażę wam taki malutki, jakiś mniejszy troszeczkę. Ma oznaczenie 603-42F. No i generalnie chyba się powtarzają niektóre. Jakie ten ma? BC237B. No widzicie, jakie to są. No, garstka taka różnych tranzystorów. BC307B, następny taki sam. Znowu wezmę następnego. BC307B. Mówię, będą się powtarzały. Być może jakieś tam są inne wersje.
O, ten już jest C547B PH70. No widzicie, tak to wygląda. Cała taka garstka takich tranzystorów. Chyba to są tranzystory. I co? I lecimy dalej. Ja sobie muszę pochować. Tylko schowam gdzieś. Ok, pakiecik, taki pakiecik Dude Zenera. Jeszcze nawet z tym papierkiem. Oczywiście tutaj jest jeszcze też troszeczkę tych Dude Zenera, także ja sobie powyciągam, potem posegreguję. No i zobaczcie, jak wygląda to pod mikroskopem. Takie diutki. Dokładnie wam teraz nie powiem, jakie to ma oznaczenie. Musiałbym wziąć taką jedną i nią kręcić i zrobić lepsze zbliżenie. Także diody Zenera też są. Też się przydadzą na pewno. Gdzieś tam może kiedyś, jak coś mi się przepali, jakaś diutka. Także idę sobie pochowam. Dosyć ciekawy taki fajny kondensator z 100 nanofaradów. Ja wam pokażę go pod mikroskopem. Na 100 V. Dosyć ciekawe. Ogólnie fajnie są pakowane takie dziwne, nie wiem, elementy SMD. Pokażę wam pod mikroskopem. Zobaczcie, w takich tych są CEMI BCA E80B. I to jest tak tutaj pakowane. Nieźle, nie? Nie wiem, do czego to może służyć, że tak są wybitnie pakowane. Takie te. Więcej tego plastiku jest niż samego tego układu, także podejrzewam, że mogą trochę kosztować. A czym? Pewnie kilkadziesiąt groszy. BCAE08B CEMI. Są jakieś takie. Ten taki sam. No i trzeci. Też jest BCAE08B. Trzy takie te. Oczywiście mam je. Jeszcze więcej w woreczku, bo jeszcze z poprzedniej paczuszki były też w takim tym. Już nie będę patrzył, czy takie same. Muszę ogarnąć ten tutaj bałagan, co mam na biurku i sobie teraz będę segregował powolutku. No teraz wam pokażę diody świecące, zwyczajne. Też jest kilka sztuk. Też się zawsze przydadzą diody. No, diody pożyteczne, nie mówię, że nie. Jest chyba tyle. Takie smaczki zostawię wam na sam koniec, bo jest kilka elementów, które no na pewno rozwalą wam umysł. To znaczy mi rozwalił jeden na pewno. I postaram się wam pokazać go później, troszeczkę na samym końcu mówię. To takie będą perełki. A teraz to jest taka drobnica standard, nie? Diody pokazuję wam pod mikroskopem. Biała, zielona, zielona, duża taka zielona. No przeważnie zielone. Dwie białe i cztery zielone. Także diutki jak najbardziej się przydadzą. I trzeba je sobie pochować do diut. Kolejna ciekawostka. Co to do cholery jest? Pod mikroskopem to zobaczycie lepiej. Patrzcie się. Jakiś taki kawałek drutu i tutaj jakaś taka kulka. Albo no jakieś tam były oznaczenia z tego co widać, coś nie wiem, 7. Ale co to może być? To nie mam pojęcia. Pierwszy raz coś takiego widzę w ogóle. Także to niezła rozkmina jest. Okej, kilka diod prostowniczych. Zobaczmy sobie pod mikroskopem, jakie one mają mniej więcej oznaczenia. Taka jakaś mniejsza.
R2K. Chwila, poczekajcie, może was moją tak złapię w rękę. Przekręcę. Co tu pisze? R2KN. R2KN. Niżej 8,7. I chyba 3 kropki. 8,7, 3 kropki. To jest pierwsza taka z tych. Jeszcze mniejsza tu jest jotka. Tu już na niej jest coś innego. In 40 4007. Nic. To jest druga. Taką teraz większą wziąłem. Co na niej pisze? 320 łamane przez 1 U5 SSY 320 łamane przez 1. Dobra, teraz polecimy sobie następną. Z ciekawości tak pokazuję wam. To jest też ta R2KN. Tutaj jest, nie wiem, 16? 3 kropki. Też taka większa, dosyć. Tu mamy SY 320 łamane przez 1. 0,5 chyba, czy jakoś tak. To jeżeli chodzi o diody prostownicze, kilka sztuk, też się może do czegoś przydadzą. Dobra, teraz wam pokażę takie tutaj elemenciki. Są niebieskie i brązowe. Niebieskie, brązowe i dwa takie podłużne. Przeważnie widziałem, jak się montowało gdzieś w kartach telewizyjnych, takie urządzenia, gdzie są odbiorniki radiowe. No i zobaczcie, jak to wygląda. Pierwszy, ten taki, powiedzmy, czarny, albo to może być też jakiś taki rezystor RK, tak? No powiedzmy, że KL9S273J, taką ma nazwę. Drugi, pomarańczowy, ma 9X-1-103-13-C8627. No i te potrójne takie, co mają nóżki, z drugiej strony mają oznaczenie 400. I ta taka brązowa, czy tam pomarańczowa, ma ZTT40MG. No i tego jest sporo. Nie wiem, czy wszystkie mają takie same. Zobaczmy sobie. 40 ZTT. Będę tak teraz losowo. 40. Niebieski ile ma? Mają. Jakieś tam wartości mają 40. Także też cała garść tego jest tutaj do spakowania. Teraz wam pokażę jeszcze takie inne elemenciki. Najpierw wezmę garść takich tych. Pod mikroskopem to będzie lepiej widać oczywiście. I patrzcie, mamy 22K, 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 22 kilo. I do czego to wykorzystać, powiedzcie mi. Też mi się przypominają jakieś takie stare radia, gdzie były montowane takie elementy duże. Ale wszystkie mają po 22K. To są te. Jeszcze są inne. Za chwileczkę wam pokażę. Teraz zobaczcie sobie takie. Te są większe trochę. PTC C8005-9718. Będę musiał sobie poczytać też troszeczkę w necie na temat takich elemencików. Gdzie są montowane, do czego służą, czy by można wykorzystać je gdzieś. No fajnie by było poeksperymentować. Także mamy tutaj PTC C885. Wszystkie takie same. I dwa takie ostatnie, co zostały podobne, są PTC C890. C890. PTC. Coś mi to mówi, już zapomniałem, o co chodzi, ale
Okej, słuchajcie, tu jest już taka cała drobnica rezystorów i takich tym podobnych rzeczy. Ja sobie to posegreguję i powrócę do woreczka i będziemy już lecieli z takimi rzeczami, które chciałem zostawić sobie na koniec, żeby pokazać wam fajne smaczki. Także robię pauzę, wrzucę sobie to do torebki, ogarnę trochę stół i lecimy z pewnymi rzeczami tutaj. Dobra, słuchajcie, teraz wam pokażę tak pod mikroskopem takie tutaj rzeczy, które mnie za bardzo ogarniam. W sensie wiem, o co chodzi, no ale są dosyć takie wyróżniające się spośród tych wszystkich rezystorów, które tam znalazłem. No i zobaczycie jeszcze jeden taki element, który nie wiem, do czego służy. Także ja sobie wezmę to w rękę, tutaj wrzucę te elemenciki. Pokażę na razie tak do kamerki mniej więcej z grubsza. No i zobaczmy sobie najlepiej pod mikroskopem, bo to będzie wtedy najlepiej widać. Powiem wam tak. Są takie beczułki 100 kilo. To jest rezystor. Tylko ciekawe, jaką on ma moc. No jest troszeczkę taki IR161. Czy wszystkie będą podobne? TR161, 100 kilo. Dobra, ten jest 100 kilo, ten też 100 kilo, ten też 100 kilo. Dwa są takie beczułkowate. Zobaczcie, jak to wygląda. Jakie to jest oznaczenie? Plus 10, 16 V, plus minus. Czyli plus jest po lewej, minus po prawej. Ok, to są dwa te. No i trzeci elemencik to jest coś takiego. Trzy nóżki. Pod spodem jest jakieś oznaczenie tego w ogóle? Chyba za bardzo nie ma. Zresztą nie widzę. Albo nie mogę wam tego dokładnie pokazać. No, na obudowie pisze, ojejku, MN20A 2, tak? 2, nie, 2,72. U góry jest coś takiego. Co to może być? Tego nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Dobra, to lecimy teraz takimi innymi rzeczami. Jakieś takie, powiem wam, że to jest chyba poucinane. To się ściąga. Do czego to? To bardziej tak samochodowe mi jakieś przypomina złącza. Pokażę wam pod mikroskopem, jak to wygląda. Coś takiego. Dwie takie te tyczki. Na górze żadnych oznaczeń tutaj nie ma. Nie wiem, od czego to jest. Trzy takie te. W zasadzie to mi jest niepotrzebne. Bo do czego mam to miałbym użyć? Także leci do kubła, to mi niepotrzebne. Tutaj jakiś kabel też, który mi nie będzie potrzebny, bo po co? Do wyrzucenia. Trzy są takie jakieś dość dziwne rzeczy. Pokażę wam już to od razu szybko pod mikroskopem. Są takie, no powiedzmy, że to może być gdzieś zastosowanie w jakimś mierniku czy czymś. Takie widziałem dziwne. Gniazda jakieś trzypinowe. To mi też nie będzie potrzebne, także ja to wyrzucam. Tutaj mamy jeszcze tak. To sobie tutaj na bok odłożę na razie. Jakaś tyczka ucięta, też do wyrzucenia. Jakieś gniazdo. Takie 5-bolcowe.
Pokażę Wam, jak to wygląda pod mikroskopem. 600 V, 1, 2, 3, 4. Piąte jest na górze. I to jest coś takiego. Zobaczmy sobie, co tam w ogóle pisze. Han 4A, myślnik M, 10 Amperów, 230 V, 400 V. No takie gniazdo, nie? Bardziej mi to wygląda od jakiejś maszyny PCGF20. Czyli jakieś tworzywo, z którego jest wykonana chyba ta obudowa. To też nie wiem. Uziemienie mamy. Czego to w ogóle wykorzystać by z takich lepszych, fajnych, ciekawych. Przycisk, który się podświetla pod 220 V. To już jest nawet spoko. Można gdzieś wykorzystać przy włączaniu, wyłączaniu jakiegoś zasilacza i tak dalej. Jeżeli chodzi o jego tutaj opis, to ma wyprowadzania 3 nóżki, E13-112, 10A 125V i 6A 250V. Takie to ma oznaczenie. I tu jakieś na górze znaczki. 220V. Wyczyścić go jak nowy. No i mówię, tu już może fajnie to posłużyć do jakiegoś zasilacza, którego będziemy sobie włączać i wyłączać, nie? Także to jest fajne. To sobie leży, to położę na bok. Trzecia taka dziwna sprawa to jest, to już pokazywałem na samym początku. Jakieś takie lanowskie gniazdo. Dobra, teraz polećmy sobie jeszcze, co mi nie będzie potrzebne. Jakieś taka ta, też gniazdo. To może sobie stawię na bok. I tak, o, lecimy z kabelkami. Kabelki czy sobie zostawiać? Kabelki mogą się zawsze do czegoś tam przydać, nie? W szczególności takie krosowe. One są fajne, bo można je wyginać. Są grube. Pokażę Wam, jak wyglądają te żyły pod mikroskopem. To nie jest taka plecionka, tylko to są... No mówię, to się przyda, takie druciki, gdzieś do lutowania czegoś tam, może kiedyś. Tu następne dwa jakieś takie kabelki. W sumie to nie wiem, czy to mi potrzebne. Mam przecież od Arduino tyle tych kabli. No, to mi nie będzie potrzebne. Po co mam to trzymać? Dobra, teraz tak o. Nie, to nie pasuje. To akurat może się przydać, taka przejściówka z małego jacka na większego. No i tu ucięty kabel od też jakiegoś jacka zasilania. Takie rzeczy się przydają, powiem Wam szczerze. Nieraz macie na przykład jakiś aparat fotograficzny albo jakieś inne urządzenie, do którego na przykład nie macie żadnego kabla. No i to może się okazać zbawieniem. W przypadku tego HDMI switcha tu będzie pasowało? Nie, nie będzie. Za mała jest ta średnica. Za duży jest bolec w środku, a tu jest za mała dziurka. No ale widzicie, to nie pasuje. Ok, rzućmy sobie to jeszcze pod mikroskop szybko. Pokażę Wam, jak to wygląda. To jest ta ucięta wtyczka z takim bolcem. No widzicie, już jest coś nietypowego. Już może podpasować do jakiegoś zasilania. Także to się przyda na pewno. Lubię takie rzeczy. Tutaj bolec mały. W przypadku na przykład telefonów starych Nokii było takie ładowanie z takim cienkim bolcem. Także to może się przydać. I wyjście na coś takiego. CA44, tu ma opis. Tylko nie wiem, czy to jest na te wejście takie... O, akurat mam, znalazłem takie standardowe, jak jest do Arduino. Popatrzcie się, to jeszcze jest za duże. Czyli to jest naprawdę z jakiegoś mniejszego do średniego. Ale przydadzą się. Takie te. Tylko nie wiem, gdzie to mam.
Gdzie mam takie rzeczy włożone? Dobra, myślę, to sobie odłożę na bok, to trzeba pochować. Chwila pauzy. Dobra, słuchajcie. Lecimy z płytkami, takimi, które były w tym woreczku. Zobaczymy w ogóle, co tu jest. Pierwsza płytka. Jakaś ten. Od czegoś tam. Mamy tu jakiś tranzystor czy diodę, nie wiem. Co ciekawe, taka blaszka, no jak widzicie sami, świetnie nadaje się do odprowadzania ciepła z takiego tranzystora. Także już ta blaszka może się przydać do zamontowania gdzieś w jakimś urządzeniu, które się, załóżmy, mocniej grzeje, tak? Pokażę wam teraz to pod mikroskopem, tą pierwszą płytkę. Zobaczymy sobie, jak ten element jest opisany. A jest opisany SEC 723 KA317. Jest tutaj połączone z płytką, gdzie jest jedna tam diutka jakaś. No i tu jest ucięty też kabel od tego. Tutaj wchodzi. Trzeba by poszukać w internecie, co to jest za element. Pierwsza płytka, powiedzmy. Teraz sobie zobaczymy jakąś drugą. Druga płytka, jakaś taka ta. Lecimy pod mikroskop od razu, żeby zobaczyć, co tam ciekawego na niej jest. No i mamy jakiś, kurde, układzik BARL. I co on mógłby robić? Powiem wam, że to jest właśnie takie ciekawe, bo załóżmy, jak zmienia napięcie z tam, nie wiem, z 12 na 5, czy tam ile inaczej, no to już takie coś może się przydać. No i płytka widać, że jest chyba ucięta, wręcz na pewno jest ucięta. Także to jest druga płyteczka. Trzecia płytka, już będę wam pokazywał wszystko pod mikroskopem. Widać, że mamy dużo diod prostowniczych, 4. Oznaczenia tak dokładnie wam tego nie pokażę. 0, 4, 0, 0. Ile? 4, 0, 0. A już nie widzę dokładnie. Podejrzewam, że to jest 4, 0, 0, 7. No i tu mamy już też jakiś element, który ma oznaczenie KPEH8A 9401. No i jakiś tutaj kondensator ceramiczny 104 16 V. Także widzicie, już taka płytka może posłużyć do odzysku jakichś elementów. Trzecia płyteczka to będzie z kabelkiem, też uciętym. I co my tu na niej mamy? Też jakąś diodę. Dioda, dwa kondensatory i nic więcej. Tutaj można by się pobawić jakimś zasilaczem i zobaczyć, jakie jest napięcie na wyjściu. Tak z ciekawości już mówię. Trzecia płytka też, ucięte kabelki. Jakiś rezystorek, kondensatorek, dioda, dwie diody. Żeby wam pokazać, tak, to jest to P3, P4 plus i minus. No a tu, gdzie wchodzą kabelki, jeden do diody 250 V. Także tutaj dosyć wysokie napięcie jest. Następna płytka. Ta już jest taka bardziej brązowa. Rezystorek, dioda, jakieś diody, kondensatory, dwie diody. Dużo diod prostowniczych jest. Dobra, czyli od jakiegoś zasilania tam gdzieś coś było. Tutaj mamy jakiś tranzystor, którego sobie odegniemy i zobaczymy, że on ma wartość 78L12.
Rezystor. O, mamy diody Zenera. 4 sztuki. Jakieś tam wartości już 40 chyba 8. 4, 8, 4, 4. Jakoś tak. To jest następna płytka. No i ostatnia płytka. Jakaś od chyba komputera czy jakiegoś urządzenia. Z takimi portami starymi. No i co? A, na niej nie mamy zbyt dużo elementów. Rezystory, jakieś kondensatory ceramiczne. I to wszystko też jest, widać, że jest złamana z jakiegoś urządzenia. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o płytki. Sobie muszę je pochować. Jako ciekawostkę wam powiem, było nawet coś takiego, taka wtyczka. Podejrzewam, że to jest jakaś taka przejściówka. Tylko przejściówka... Aha, nawet z tego. Z takiej wtyczki jakby prostokątnej. Co ma? Na normalną, tą naszą taką stylową polską. Dobra, słuchajcie, cała garść różnych tych. W sumie to odłożę na razie na bok. Będzie do tego. Cała garść różnych takich paseczków, na których są jakieś elementy do SMD. On pokazuje pod mikroskopem. Pierwszy lecimy. O kurde, to jakieś takie duże są. Czekajcie, żeby wam tak jakoś pokazać. Od drugiej strony oznaczenie tych to jest. W drugą stronę dam. MG7-9BE. I to wygląda jak taka dioda. Dosyć, no. To wygląda jak taka duża dioda. Jeszcze raz. Zobaczyć oznaczenie MG7-9BE. No to może być ciekawe. Tutaj mamy znowu jakiś, kurde, też tranzystor albo diodę. Nie powiem wam tak, C2 oznaczenie. C2, trzy nóżki. C2. Znowu to samo. C2. No, też trzy nóżki. Co my tu mamy? Też C2, trzy nóżki. Ojejku, bardzo dużo. C2 następne. Ojej, ojej. O, coś innego. Jakieś takie beczułki SMZ-15. Co my tu mamy następne? C2 znowu. O, tu mamy jakieś, nie wiem, kondensator czy co to? Trudno stwierdzić tak na pierwszy rzut oka. Znowu te beczułki SMZ-16. Są chyba diody jakieś. C2 znowu. Jakieś... O, rezystory mamy. Słuchajcie. Tak, to są rezystory? No, jakieś rezystorki. 39. Czy jakoś tak? Dobra, nieważne. W każdym razie jakieś rezystory. To następne. O, rezystory 222. Fajnie. Co tu będzie? Jakieś takie różowe. Nie wiem, czy to kondensator, czy coś innego. SMZ15. To już 15, nie 16. C2. Czyżbym zgadł? C2, dobra. Tam były 15, 16. No i tu mamy 15. 15, 16. Nie, 15, 15. 15. SMZ 15.
I tu mamy, o, coś innego. Nie C2, tylko zrobię lepsze zbliżenie może. Y10. Y10 dokładnie. Nie wiem, co to jest. Czy dioda, czy tranzystor. Dobra, teraz polećmy sobie z takimi tutaj elementami, które są zapakowane. I to ma oznaczenie 9, 0, 0, 9, 4,7 kOhma. No i ma nóżek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 16 nóżek aż. Jajku. Nie wiem, co to jest. Też to samo? To samo. Jakiś taki układ. Ale za cholerę nie wiem, co to jest. Pierwszy raz widzę, żeby... Taki rezystor, czy co to jest? No bo widać, że ma tych nóżek 16. Mitsubishi znaczek jeszcze taki wygląda. Mitsubishi Lancer. Dobra, to jeżeli chodzi o to. Teraz wam pokażę takie parę układów, które były luzem. Też ciekawe, co to będzie. Może coś będzie ciekawego. Dlatego mówię, takie już smaczki zostawiłem na koniec. Aha, to jest ten 9009. Widzicie? Taki salak. 4,7 kg. Za cholerę nie wiem, do czego to można wykorzystać. No i dwa takie malutkie. Nie, jeszcze jest większy. Taki średni. Jeden. UC2843. 90A819. ST. No to będzie ciekawe. Trzeba będzie to porozkminiać. No i dwa mamy takie, powiedzmy, malutkie już. Tylko co na nich pisze? Atmel 120, 24, C04N, SC27. Coś Atmela. Jeszcze jeden też pewnie będzie Atmela. Nie. Jakiś inny. Tym razem 27L2A i TI4BF A28T. Czyli mamy jakiś jeden Atmela i drugi taki inny. To nie wiem, to sobie wrzucę to do salaków. Tutaj. Tych wszystkich. To sobie odłożę gdzieś na bok na razie. To pochowam. Dobra, teraz sobie polećmy z takimi tutaj innymi elementami. Pod mikroskopem będzie to najlepiej widać, oczywiście. Więc tak, pierwszy to będzie coś takiego. D2N A60 C836 ST. No ciekawe, co to jest. Kładam na bok. Następny. No proszę, mamy mostek prostowniczy. Fajne. PL48507. Ciekawe, jakie wychodzi tutaj DC na tym wyjściu. No to mostek prostowniczy nawet był. Super. Następny elemencik to jest coś takiego. LC21 i PCBW9546. Nie wiem, co to jest, dlatego pokazuję wam tak z ciekawości. No i tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć nóżek i element H527 top 233Y 33236C. Pytanie, czy to jest sprawne. Bo widać, że tu jest chyba wyrwana śruba. Oj, to było tak jakby nitowane. Dobra, następny znowu mostek prostowniczy. No drugi, następny. PL48507. Dwa mostki prostownicze. No widzicie, jak się mogą do czegoś tam przydać. STD2N A60C836. No to jest ciekawe, co to jest. Trzeba będzie sobie poszukać informacji w internecie.
I teraz uwaga, zostawiłem to sobie na koniec. Nie wiem, co to jest, jakiś procesor czy coś. Taka kosteczka. Nie, muszę wam to pokazać pod mikroskopem. Daję od. Może zróbmy sobie tak, że położymy na stole tu, żeby było widać. Tak, to już widać, że procesor jakiś Intela R80, R801-88, L542031-8, Intel 82. I teraz uwaga, odwracam go na drugą stronę powoli. Malaj 8540BK. Patrzcie, jak to wygląda. Jaki kiedyś był procesor. Normalnie pół instrukcji, jeden pół wątka. Nie no, śmieję się. Ale patrzcie, jak te piny tutaj wyglądają. Ja pindole. A teraz te procesory. Ile nóżek mają? A ile w środku tranzystorów? To już nie mówię, głowa boli. Czyli mamy procesor Intela, który możemy użyć, nie wiem. Nie wiem gdzie naprawdę. To jest mega, mega ciekawe. Wrzucam go do słoika, niech sobie leży. No i dwa takie jakieś. Pokażę wam to w ogóle pod tym, pod mikroskopem. Czego to można użyć? Jakieś, nie wiem. Jakieś złącza. Się kręci w ogóle? Nie, to się nawet nie kręci. W środku jest taki bolec. Tak to wygląda. Drugie dosyć podobne. Też jakiś taki bolec. W środku widać, że jest gwint. Od czego to jest, też nie wiem. Także powoli zbliżamy się do końca tego cyrku, który wam pokazałem. I co mogę powiedzieć? No generalnie nic ciekawego. Kolejna jakaś taka paczuszka ze sklepu elektronicznego AXL we Wrocławiu na Dworcowej. Tym razem było troszeczkę innych rzeczy. Ten procesor mnie troszeczkę zaskoczył, a tak poza tym to standard. Rezystory, kondensatory, jakieś tam potencjometry. Nic szczególnego. Po prostu śmieci, nie? Które wyrzucają ze sklepu. No ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego nie kupił. Bo potem bym się zastanawiał, co tam w środku mogło być. I to było na tyle. Dzisiaj jest piątek, 18:15. Kończę. Idę coś zjeść, bo jestem głodny. I życzę wam miłego weekendu. Trzymajcie się, pozdrawiam.